Cześć! Teraz nasza gra wreszcie jest gotowa, aby mogła zostać wydana. Ale zanim stworzymy wersję instalacyjną, musimy zmienić kilka parametrów. Wchodzimy do menu Edit i wybieramy Project Settings. Co możemy tam zrobić? Otóż możemy zmodyfikować cały nasz projekt. Zacznijmy jednak od tego, że wybierzemy All Settings, aby zobaczyć wszystko, co możemy zmienić. A ja pokażę tylko najważniejsze elementy. Mamy tutaj miniaturkę naszego projektu. Jest o tyle nieładna, że widać żarówkę. Ona zawsze pojawia się w liście naszych projektów. Możemy zmienić ją na stałe, bo ona jest zapamiętywana podczas wychodzenia z projektu najczęściej. Wybieramy ją taką. Tutaj mam akurat rysunek bez żarówki, który wygląda znacznie lepiej. Możemy też zmienić nazwę naszej gry, bo na razie nazywa się First Person Blueprint Game Template. No nie wygląda to zbyt fajnie, więc ja nazwę to tak, jak nazywa się kurs. Możemy też zmienić jego wersję, jednak to jest tylko dla nas informacja, więc jeżeli chcemy, to możemy. Możemy też ustawić nazwę naszej firmy, jeżeli w jakiejś pracujemy, i ewentualnie stronę oraz e-mail do nas, jeżeli gra by się popsuła. Lepiej nie podawać. Znaczy w sumie to lepiej podać. Można też ustawić, żeby uruchamiała się gra w wersji VR. Jeżeli mamy hełm VR podłączony, no to możemy, to wtedy się uruchomi jako VR, a bez niego uruchomi się normalnie. Tutaj wybieramy natomiast, jaka plansza włącza się po włączeniu edytora i jaka plansza włącza się podczas uruchamiania gry, aby pojawiła się właśnie ta plansza, a nie ta początkowa. No bo my oczywiście chcemy, aby pojawiła się nasza, a nie jakaś już gotowa. Mamy tutaj też do wyboru Use Pack File. Czy wybieramy, jeżeli chcemy, aby gra była spakowana w całości, wszystkie katalogi były spakowane do jednego pliku, czy może porzucone luźno. Działa tak i tak. Tutaj wybieramy, czy gra jest dla deweloperów, czy może to jest shipping, czyli gotowa do wydania. No i musimy też zaznaczyć Full Distribution, jeżeli chcemy wydać tą grę, a nie jeżeli tylko ją przetestować. Wersja deweloperska ma trochę więcej możliwości, dostęp do konsoli na przykład. Wybieramy, na co ta gra będzie wydana. Jeżeli na telefon, to musimy zauważyć, że niektóre elementy zostaną wykluczone z tej wersji. Jeżeli wybierzemy jeszcze prostszą wersję na telefon, no to dużo rzeczy zostanie zmodyfikowanych albo wyłączonych. Jednak chcemy to wydać na komputer, więc chcemy mieć wszystko co najlepsze. Teraz musimy trochę zjechać, bo te akurat opcje nas nie interesują. Musimy dojechać do Engine Input. Możemy oczywiście przechodzić w menu po lewej, ale nie jest to istotne. Mamy tutaj Action Mapping i Axis Mapping. Możemy tu stworzyć jakąś akcję. Tutaj akcja jest zastosowana jako skok, no i tam jest m.in. spacja. Tu jest przycisk Fire, więc na przykład myszka steruje tym. Są też osie, więc sterowanie do przodu, do tyłu, to jest W, jest z minus 1, podobnie w prawo i w lewo, A jest z minus 1, D to jest ruch w prawo, więc z jedynką. Obracanie się graczem czy kamerą jest przy pomocy myszki, a dokładnie jej położenie względem Y. Okej, chcemy wydać grę pod Windows, a nie pod Androida, więc wchodzimy do Platforms i wybieramy Windows. Możemy zmienić ikonkę, jeżeli mamy plik z rozszerzeniem ICO. I co? Po polsku? No nie mam, więc mogę zmienić tylko splash screena. Są dwa splash screeny, czyli to, co się uruchamia podczas na przykład uruchamiania naszego projektu. No i możemy też zmienić, co się pojawi podczas uruchamiania naszej gry. Trzeba pamiętać, że importujemy te dwie rzeczy, żeby były w silniku. Ok. Cóż teraz? Możemy już zamknąć ustawienia naszego projektu, bo wszystko, co było potrzebne, zostało ustawione. Ważne, żeby teraz przeliczyć światło w jakości production, czyli już do produkcji. Przeliczamy światło, żeby było idealnie policzone, żeby fajnie wyglądało w grze. Zapisujemy wszystko i teraz możemy stworzyć grę w wersji instalacyjnej. Wchodzimy do Package Project i wybieramy Windows. No 32 czy 64 bity. Jeżeli gra nie wykorzystuje więcej niż 4 GB RAM-u, a nasza nie wykorzystuje, to lepiej wydać ją w wersji 32-bitowej, bo więcej użytkowników skorzysta z tej gry. Jeżeli wydamy w wersji 64-bitowej, to tylko ci, którzy mają komputer 64-bitowy. W tej wersji może zagrać w sumie każdy, który ma i starsze, i nowsze komputery. To nie będzie wersja instalacyjna, tylko wersja do uruchomienia, ale przy pomocy na przykład WinRara czy innego
jakiegoś programu do tworzenia wersji instalacji i możemy stworzyć wersję instalacyjną. Jeżeli wyświetliło się success, to znaczy, że gra jest gotowa. Znajduje się w katalogu, który wskazaliśmy i można ją uruchomić przy pomocy ikonki exe. Uruchamiamy dwa razy i gramy. Gra jest zmaksymalizowana i wygląda tak, jak byśmy prawdopodobnie sobie życzyli. Jeżeli nie wybraliśmy pack file, możemy sobie wejść i zobaczyć wszystkie, całą strukturę katalogów, na przykład wejść do Cruise.pp i zobaczyć, jak wyglądają na przykład nasze mapki. No, wyglądają tak.